Słuchajcie, przyjechałem do Krzyśka, żeby w końcu rozwiązać ten konkurs, a Krzysiek nie otwiera. Krzysiek, otwieraj! Za szybko. Otwieraj! Co? Konkurs, trzeba go rozwiązać jakoś. Jaki chyba, tak? Jaki konkurs? Jaki konkurs? Pompa ciepła do wygrania i co? Była i nie ma. Jak to nie ma? Nie ma, skończyło się. Otwieraj! Ja tam wejdę. Będzie dzisiaj rozwiązanie konkursu. Chodź, Waldek, żartowałem. Krzysiek, po co żeś to rozbierał? Nie wiem, chciałem ci pokazać. Może ludziom pokażesz, ktoś się zainteresuje. A co to w ogóle jest? Pompa ciepła. No to ja wiem. To jest ta nowa propanówka, o której tak sobie ładnie wszyscy mówimy ostatnio. Spójrz, jak to jest wykonane. Okej. Okay, zobacz, że ma z tyłu wentylator. No właśnie widzę. Ale dlaczego ma z tyłu właśnie? Z przodu ma ładnie wyglądać. Okej. Okay. Dzięki temu, wiesz, cały ten dźwięk, cały ten szum zaczyna się od tyłu, a nie od przodu, czyli z przodu mamy ciszej. To jest raz. Zobacz, jak jest wykonane. To jest po prostu kawał sprzętu. Wygnij to. Ciężko jest to nawet, kurde, powyginać lamele, tak? Aha. Twarde są. Mega twarde. Zobacz, masz kanał wentylacyjny. Dzięki temu całe powietrze przedostaje się nam elegancko do przodu. Masz nawet czujnik temperatury w tym miejscu, do zasadzonego powietrza. Mhm. Spójrz, jak masz zrobione podgrzewanie skropin. Weź się pokaż. Co to jest ta miedziana rurka, tak? Miedziana rurka, tak jest. Okej. Okay. Aha, czyli to nie jest grzałka. Nie. Mówimy o tych skropinach, które tam gdzieś na dole się pojawiają. Bardzo rzadko. To fajny pomysł, kurde, to jest rewelacyjny pomysł. Szerokość lameli sprawia, że defrost, ostatnio jak patrzyliśmy, to jak raz na godzinę był, to było wszystko. Okej. Okay. No fajnie jest to wykonane, powiem ci szczerze, naprawdę fajnie. O, patrz, jaki ma wielki wymiennik. No właśnie. Pokaż mi przy jakimś... A jakie jest wielkości ogólnie pompa? To jest 3,18, czyli modulująca moc od 3 do 18 kW. Oczywiście ja wiem, że 1000 osób zaraz powie, że propan jest beznadziejny i do niczego się nie nadaje, no ale coraz więcej firm ten propan stosuje. Coraz więcej. Musisz taką sobie kupić. Krzysiu? Tak. A ta pompa to jest ta właśnie w konkursie, czy nie? Nie, nie, nie. No jak w konkursie? Nie, to nie jest ta, prawda? Słuchaj, no konkurs nie możemy przyjść, jaka będzie pompa, bo musimy zrobić OZC domu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to nie będzie propanówka, bo od razu było mówione, że nie będzie propanówka. Nie, nie będzie propanówka. Najprawdopodobniej będzie, mogę powiedzieć? Pewnie. Najprawdopodobniej będzie to Samsung albo Rotenso, zobaczymy. Musimy najpierw zbadać dom. Zobacz, jakie to ma zęby. To się wgryza w to powietrze. O, czujesz, jak wieje? No. Duży ten. Ja pierdzielę, ty żeś praktycznie niczym nie zakręcił, a ja normalnie tutaj czuję, szkoda, że widzowie nie mogą tego poczuć, ale faktycznie czujemy tutaj normalnie podmuch powietrza od tego... Co to jest? Ocieplenie, wygłuszenie, nierdzewka. Właśnie, takie pytanie, no? Bo ktoś się mnie pytał, jak uważasz, czy w taką pompę ciepła można samemu dodatkowo ocieplić? Od środka, na przykład, jeżeli nie no ma nie, tego nie, ocieplenia. Nie, wiesz co, często jest tak, że pompy ciepła mają takie otworki wentylacyjne, tak jak to jest w tych głównie koreańskich rozwiązaniach. Jak ocieplisz, to zakłócisz przepływ. Tu masz, wiesz, prostą blachę, to możesz się śmiało sobie ładnie wygłuszyć, ocieplić. Okay. Akurat to jest miejsce, w którym pracuje sprężarka, tak? Tam schowana, też również ocieplona. To nie jest tak, że sprężarka sobie wisi na dworzu i marznie, tam naprawdę ma cieplutko. No wiem, no właśnie dlatego pytam, bo bardzo dużo pytań było takich, czy można ocieplić tą komorę, w której jest sprężarka? Można. Po to, no ale właśnie... To można, tylko pytanie, czy producent zaraz nie będzie miał jakichś problemów, tak? Że na przykład się przegrzeje ta sprężarka nagle, albo cholera wie co, mogę mówić cholera, czy nie mogę mówić cholera? Mówię, powiedziałem. Nie chcę mówić. Znaczy, powiedziałem, czy pomyślałem. Wiesz co, ogólnie jest tak, że jeżeli producent dopuści, no ale każda ingerencja w sprzęt, to już jest, wiesz, jak z producentem. No. Okay. Jest producent na przykład, który, Rotenso na przykład, mówi, że ma pracować na glikolu cały obieg i koniec tematu, nie ma dyskusji. Dobra, wiem, jak to zrobić. No. Ocieplić, a gdyby się spieprzyła, wyjąć ocieplenie. Chip tuning! No dobra, słuchaj, przechodzimy do wyników konkursu, bo ty mi tu jakieś pierdolety pokazujesz, a tu trzeba przejść do wyników konkursu. Nie dość, że się przy bramie nastałem, nie chciałeś mnie wpuścić, to teraz tu mi zaklejasz oczy jakąś pompą ciepła. 114 elementów weszło. 114 elementów osób wzięło udział w konkursie. Nie, 114 maili weszło.
Ludzie pytali po kilka razy, czy już jest wynik, czy nie. Okej. Okay. Ile było mniej więcej osób, które wzięły udział w konkursie? 90. 90 osób wzięło w konkursie. No ale chciałem powiedzieć, że poza terminem też robimy rozwiązanie, ale na to wpłynęło kilka, że tak powiem, no dużo wpłynęło sytuacji, na tę sytuację. Które, że tak powiem, tak trochę nam wydłużyły temat. O, tam bardzo wydłużyły, bo to jest raptem 14 dni będzie gdzieś, nie? Nie, 16 dni. 16 dni od momentu, kiedy powinien się pokazać wynik konkursu. Tak jest. To ja przez 16 dni będę bezpłatnie pomagał ludziom. Za długo. Krzysiek, ty już nie masz czasu na nic. Jak ja do ciebie dzwonię, ty już nikomu nic nie obiecuj. Proszę cię, ty już nic nikomu nie obiecuj. Dobra, słuchajcie. Przyszedł czas. Niektórzy nie wierzyli, że to w ogóle będzie miało miejsce, ale jest, ma miejsce. Jest pompa do wygrania, w sensie już została wygrana. A teraz pokażemy wam filmy i różne elementy. No, materiałów było bardzo dużo. Były wierszyki, były filmy, były obrazki. Jakaś proza pisana, było trochę humorystyczne, nawet z piernika ktoś upiekł hotłownię. Takie rzeczy. Pokażemy teraz kilka takich najfajniejszych wybranych, które zostały, nad którymi się komisja, że tak powiem, zastanawiała. Nad każdym się zastanawiała. Ja rozumiem, ale w sensie te takie, które zostały... Tak mocniej. Tak, co... No mocno to się zastanawiały na dwóch. Na dwóch. Ale to mocno. Najpierw pokażemy te, które wpłynęły i które zaciekawiły bardzo, żeby pokazać, jak te osoby, że tak powiem, wzięły udział w konkursie i jak naprawdę fajnie to wyglądało. A więc zapraszam. Tak jak powiedziałem, komisja zastanawiała się nad dwoma projektami. No, powiem, że oba nas mega zaskoczyły. I lepiej pokaż, bo ciężko opowiedzieć. No to zobaczcie. Cześć, chciałbym wam przedstawić mój autorski projekt na konkurs, gdzie można wygrać szafę hydrauliczną EasyFast wraz z jednostką zewnętrzną. Projekt wykonałem w oparciu o szafę hydrauliczną EasyFast. Zrobiłem to z części pochodzących z samochodów osobowych. Zacznę od początku. Zasilanie jest z wodociągów, trafia do kotłowni. W kotłowni jako pierwsze jest filtr wstępny, który oczyszcza wstępnie wodę z jakichś grubszych zanieczyszczeń. Następnie woda trafia do zmiękczacza wody. Przejdę może do środka szafy. Jak otworzymy szafę, to po prawej stronie znajduje się sterownik, który odpowiada za sterowanie całym, jakby całą szafą. No, Krzysztof, ale podobno jeden był, który po prostu rozwalił system. Tak, był taki. Pokażmy najpierw tą pracę, która zwyciężyła i gratulujemy tej osobie, a zaraz spróbujemy się do niej dodzwonić. Zobaczymy, czy odbierze. Robiliśmy taki próbny telefon, w sensie ja zadzwoniłem ze swojego telefonu wcześniej, żeby zobaczyć, czy ta osoba odbiera telefon. I jak odebrał, to powiedziałem, halo Marcin. On mówił, pomyłka. Ale wiemy, że przynajmniej odbierze telefon, więc spróbujemy zadzwonić do tej osoby. A teraz zobaczcie ten akurat film. Tak. I film zwyciężył, ale powiem wam, mega. Komisja dosyć długo myślała nad tym, kogo nagrodzić. No nie było łatwo. A kto wygrał? Zobaczcie sami. Żaden pelet, żadne drewno. Easy szafa zmieści się na pewno. Żaden wągiel, olej, brykiet, gaz. Bo nie na to mamy dzisiaj czas. Mało miejsca będzie zajmowała. A do tego nowocześnie wyglądała. Ciepłe grzejniki, ciepła podłoga. Żadna zima na mnie sroga.
gdy byłem mały, rąbałem drewno. Ustawa zaraz zmieni to na pewno. Nosiłem, paliłem 4 razy dziennie, by ciepło w domu było wszędzie. Cały sezon takiego ganiania, zmachany, strany, powiedziałem nie, nie, nie. O nie, nie będzie takiego grzania. Są lepsze rozwiązania. Są lepsze rozwiązania. Rego przesuniemy, zasobnik przeniesiemy, peksem dojedziemy i spokojnie zamontujemy. Ćmierdzący olej w końcu pożegnamy. Dym z komina będzie zapomniany, miejsce w garażu znów odzyskamy. Kocioł olejowy na złom oddamy. Szafa easy w instalacji, będzie spokój przy kolacji. Żaden pelet, żadne drewno, easy szafa zmieści się na pewno. Żaden wungiel, olej, brykiet, gaz, bo nie na to mamy dzisiaj czas. Mało miejsca będzie zajmowała, a do tego nowocześnie wyglądało. Ciepłe grzejniki, ciepła podłoga, żadna zima nam nie sroga. Dobra, słuchajcie, dzwonimy do tej osoby. Mam nadzieję, że tutaj mikrofon zbierze i zobaczymy, co on powie na ten temat. Ta osoba. Ale wiem, że to będzie mężczyzna, bo rozmawialiśmy. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, to jednak nie jest pomyłka. My już dzwoniliśmy dzisiaj jeden raz do pana. Brał pan udział w konkursie o pompę ciepła, prawda to czy nie? O, zgadza się. Brał pan udział. No i to może nie ja powiem, powie organizator konkursu. Mhm. Krzysztof Niekisz, cześć. Halo? Krzysztof Niekisz, cześć, słychać mnie? Słychać, dobrze. Słuchaj, nagrywamy film. No i mam dla ciebie złą wiadomość. Na pewno nie. No na pewno tak, będziemy musieli zdemolować twojego kopciucha i wstawić ci pompę ciepła. Oh yeah! Kurde, także gratuluję. Powiem wam, że jak słyszę w radiu, jak tam ktoś dzwoni i wygrywa jakąś super nagrodę, to ludzie tryskają energią, a ja tak się zastanawiałem, jak ja mam zareagować, więc... Tryskaj no energią, wiem, no tryskaj, tryskaj energią, tryskaj energią. A powiedz nam, skąd w ogóle jesteś? A z kim rozmawiam? Z Waldkiem, kanał Pompa Ciepła IPV. No dobrze, Waldku, witaj. Ja jestem Rafał, wiesz, też mam taki drugi kanał. Może nie będę reklamował. Nie, no niech mówi. Reklamuj, mów. To są Mazury. Mazury, skąd? Ełk. Z Ełku jesteś, o. To ja już wiem, skąd... To ja już wiem, skąd te podejście muzyczne. Tak, a co ma Ełk z muzyką, bo nie wiem. No, jak on może nie wiedzieć, że w Ełku... Country! Jakie country? Jakie country? Przecież tam się, kurczę, największe gwiazdy disco polo wywodzą stamtąd. No może akurat nie ta muzyka... To Zuwałki, tam gdzie, wiesz, zimno i wieje. A no. U nas, no dobra, boi się z Ełku. No właśnie o tym mówię, Dobra, słuchaj, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Po nagraniu Krzysztof się z tobą skontaktuje, żeby ustalić... Ale się cieszę, powiem wam, zarąbiście, że będzie zdemelowana ta moja wspaniała kotłownia. Jak tam rzucicie okiem na mój kanał, to zobaczycie, ile roboty czeka tych, którzy tu przyjadą. No to ja będę musiał chyba osobiście przyjechać, żeby zobaczyć, co nas tam będzie czekało, co za mina trafi na chłopaków. Dobra, słuchaj, jeszcze raz najlepszego, ja się do ciebie odezwę po nagraniu. Trzymaj się. Mega dzięki, no, trzymajcie się, na razie. Na razie, oddaję na razie. Oddaję telefon. Co? Oddaję telefon. A dziękuję, bardzo dziękuję. Słuchajcie, mam nadzieję, że Krzysztof zaprosisz mnie na tą realizację. Oczywiście, że tak. Kurde, w Ełku jeszcze nie byłem. Ja też nie. No to pojedziemy i zrobimy relację, żebyście, bo naprawdę tam było takich kilka osób, które próbowały zarzucać, że oj, na pewno nie będzie i w ogóle wszystko to źle. Powiem ci w tajemnicy, on też dzwonił i się upominał.
On też dzwonił? Tak! A skąd miał do Ciebie numer? A nie, no w sumie to było łatwe, bo jak to... było, że ekointegrator, to było wiadomo, że tak. O to chodzi. Krzysztofa już znacie, oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. W opisie będą wszelkie linki, jeżeli byście chcieli coś podpytać o jakieś inne tematy, bo wiadomo, każdy już wie o tym, że Krzysztof zajmuje się profesjonalnie montażem takich pomp. Powiedz Krzysztof, dlaczego Ty teraz to montujesz w ogóle? Nie wiem. Mieliśmy o tym nie mówić. No dlaczego? No powiedz. Oj, tam montuję. No zobacz, ile zajmuje cała kotłownia. No, widzę, że szeroko tutaj. Tak, nie no, wiesz, trochę zamówień przyjechało, aczkolwiek to jest ta wersja 250 litrów. Klient zamówił chyba z pół roku temu i stoi, czeka, aż dom wykończy. Okej. Okay. Czemu to montuję? Szybki, prosty montaż, absolutnie wbudowane. Może taki filmik zajawkowy rzucisz? Mhm. Mały, taką animację Ci puszczę. Pokażesz, co to jest ta pompa ciepła, ta szafa. Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam 5 wyjątkowych cech szaf hydraulicznych. 1. Cała kotłownia w jednym urządzeniu. Kotłownia to już przeszłość. Oszczędź na pomieszczeniach gospodarczych. Dzięki kompaktowości urządzenie możesz wkomponować w dowolną przestrzeń Twojego domu. Wysoka estetyka wykonania szaf hydraulicznych pozwala na umieszczenie jej nawet w nowoczesnej kuchni, skąd łatwo sterować całym systemem grzewczym. Dzięki takiemu rozwiązaniu dom zyskuje na dodatkowej powierzchni, którą możesz dostosować pod swoje potrzeby. 2. Szybki i łatwy montaż. Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie Twój czas, dlatego instalacja naszej szafy hydraulicznej to szybki i łatwy montaż nawet do 5 godzin. Urządzenie jest fabrycznie skonfigurowane i gotowe do działania. 3. Wykorzystanie trwałych materiałów. Do produkcji szafy hydraulicznej EasyFast użyte zostały najwyższe jakości materiały, m.in. ze stali nierdzewnej, a komponenty dostarczane są przez renomowanych producentów, dzięki czemu oferujemy Państwu 5-letni okres gwarancyjny na całą szafę hydrauliczną. 4. Wbudowany UPS. Wbudowany system UPS zapobiega zamarznięciu wody w jednostce zewnętrznej w przypadku braku napięcia podczas ujemnych temperatur. Główny problem pomp monoblokowych znika poprzez zastosowanie systemu awaryjnego UPS. Zabezpieczenie działa ponad 48 godzin. 5. Polski produkt. Wprowadzając na rynek polski produkt, zapewniamy ścisłą kontrolę nad jakością materiałów użytych do produkcji szaf hydraulicznych. Dobra, Krzysztofie, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mówiłem, że będzie pompa. No i to jeszcze zobaczymy. Ja Cię trzymam. Ja do tego Ełku jadę. Jadę, będziemy tam montować we dwóch, kurde. Powiem tak, ja Ci nie będę pomagał, żeby ta pompa działała, bo jak zacznę Ci pomagać, to może tam coś nie działać, ale mam nadzieję, że wszystko będzie działało. Jak należy. Nie no, musimy zacząć od OZC. Także jedziemy do Ciebie robić OZC i umawiamy się na robotę. Trzymaj się. A Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia, weekendu, jeszcze kawałek weekendu zostało. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć. Wiesz, nagroda będzie z UPS-em. Jak będziemy mieli zanik napięcia, to stycznik zrobi tak. Mała pompka obiegowa będzie dbała o to, żeby woda między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną, czyli między domem a jednostką zewnętrzną, raz na jakiś czas krążyła. I mit zamarzającego monobloka właśnie umarł. Koniec legend. Okej, okay. A ten UPS mniej więcej na ile wystarczy? Ktoś to sprawdzał? Wiesz co, pompka się załącza raz na jakiś czas, ona tam mieli tą wodę, nie wiem, kilkanaście sekund co kilkanaście minut, tak? Czyli tak naprawdę powinna starczyć około 4 dni. Zamieszanie wody, no wywalasz, ściągasz z dworu wodę zimną, dajesz z domu tą wodę 20-30 stopni, zależy ile jest w obiegu i tyle. No.